mrok, tajemnicze historie, które zdarzyły się naprawdę. Olive Oatman miała 14 lat, kiedy niemal cała jej rodzina, ojciec, ciężarna matka i czwórka rodzeństwa, zostali pobici maczugami na śmierć przez grupę Indian z plemienia Yavapai. Atak przeżyli tylko Olive, jej 7-letnia siostra Mary Ann, która zresztą niewiele później miała umrzeć z wygłodzenia, oraz rok starszy brat, Lorenzo, który został bardzo poważnie okaleczony. To wydarzenie i jego następstwa na zawsze odmieniły życie Olive. Historia, którą dzisiaj wam opowiem, miała miejsce w Stanach Zjednoczonych, ale nie takich, jakie znamy choćby z dzisiejszych map. Był rok 1851. Stany Zjednoczone były wciąż względnie młodym państwem, którego granice i podział administracyjny nie zostały jeszcze ostatecznie określone. Znaczna część dzisiejszej Arizony i Nowego Meksyku, a także w mniejszym stopniu Colorado i Nevady, wchodziła w skład tzw. terytorium Nowego Meksyku. Ziemie te Amerykanie zajęli kilka lat wcześniej w wyniku krwawej wojny z Meksykiem. Nie były to przyjazne tereny, zwłaszcza ich południowa część, która charakteryzowała się pustynnym i półpustynnym krajobrazem i klimatem. Osadnictwo było tu słabo rozwinięte, brakowało źródeł wody i pożywienia. Rdzenne plemiona Indian nie tolerowały nowych osadników. Indianie dokonywali najazdów na osady białych, napadali na wędrowców. To właśnie przez te ziemie podróżowała wraz z rodziną 14-letnia Olive. Ich długa podróż rozpoczęła się rok wcześniej, latem 1850 roku. Wtedy to, wraz z grupą kilkudziesięciu innych emigrantów, opuścili miasto Independence w stanie Missouri. Wyobraźcie sobie sznur 20 wozów, krytych białym płótnem i ciągniętych przez woły. Właśnie tak w tamtych czasach przemieszczały się rodziny emigrantów, poszukujących lepszego miejsca do życia. Jednym z nich był ojciec Olive, Royce Oatman, czarnowłosy Nowojorczyk, który chwytał się różnych biznesów i nie potrafił długo usiedzieć w jednym miejscu. Historię jego życia można by właściwie opisać jako jedną wielką włóczęgę, z krótszymi bądź dłuższymi postojami w różnych amerykańskich miastach. W międzyczasie jego żona, którą poślubił w wieku 19 lat, urodziła mu 7 dzieci. W trakcie ich ostatniej podróży w 1851 roku pani Oatman była ponownie w ciąży. Rodzina Olive i ich towarzysze podróży, inne wielodzietne rodziny, planowali osiedlić się na zachodzie kraju, o którym słyszeli, że obfituje w złoto i jest wolny od uprzedzeń. To ostatnie było szczególnie ważne, ponieważ wszyscy ci emigranci, w tym państwo Oatman, byli wyznawcami nowej amerykańskiej religii, mormonizmu,
i jako tacy często spotykali się z prześladowaniem i agresją. Doktryna mormonizmu opierała się na Biblii i Księdze Mormona, spisanej w latach 20. XIX wieku przez Josepha Smitha z Nowego Jorku. Księga ta zawiera pisma proroków, którzy w starożytności mieli zamieszkiwać kontynent amerykański. Smith twierdził, że przetłumaczył teksty proroków ze złotych płyt, które odkrył na wzgórzu nieopodal swojego domu. Jak się pewnie domyślacie, po opublikowaniu Księgi Mormona wielu ludzi chciało zobaczyć na własne oczy te złote płyty. Niestety, tak się złożyło, że zabrał je zaprzyjaźniony ze Smithem anioł o imieniu Moroni. Anioł zgodził się pokazać płyty tylko kilku najbardziej zaufanym ludziom Smitha, których nazywano od tej pory świadkami. Choć państwo Oatman podróżowali na zachód z innymi mormonami, zdarzało się, że dochodziło pomiędzy nimi do sporów. W wyniku tych sporów część wozów odłączyła się od grupy w pobliżu Santa Fe, w dzisiejszym Nowym Meksyku, i odjechała w innym kierunku. Nie była to pożądana sytuacja. Znacznie bezpieczniej było podróżować większą grupą. Rodzina Olive dotarła wraz z kilkoma innymi rodzinami do nieprzyjaznych, pustynnych ziem, przejętych niedawno przez Amerykanów od Meksyku. Brat Olive, Lorenzo, wspominał potem, że w niektórych z tamtejszych osad wciąż stacjonowali meksykańscy żołnierze. Jednak to nie żołnierzy obawiali się podróżni. Największe zagrożenie stanowili Indianie, którzy coraz częściej pojawiali się na trasie mormońskich emigrantów, witając ich strzałami z łuków. Pokornieli tylko na odgłos wystrzałów z broni palnej, którą mieli przy sobie biali podróżni. Lokalne wioski były początkowo nieźle zaopatrzone w żywność, szczególnie baraninę, którą ojciec Olive kupił w dużych ilościach na dalszą część podróży, a tą trzeba było liczyć jeszcze w setkach mil. Przemieszczali się coraz bardziej w głąb pustynnego krajobrazu. Z czasem coraz trudniej było zdobyć wodę pitną i pożywienie. Podczas jednego z postojów Indianie ukradli ojcu Olive dwa konie, co było dużą stratą. Pani Oatman, która niedawno zaszła w ciążę, coraz gorzej znosiła tę trudną i niebezpieczną podróż w nieznane. Mąż przekonywał ją, że muszą się dostać do Kalifornii, gdzie czeka ich dużo lepszy los. Lorenzo Oatman wspominał, że kiedy wkroczyli w pustynne góry, noce stały się zaskakująco mroźne. Za dnia natomiast doskwierały im głód i pragnienie, które trudno było zaspokoić. W tym czasie przyjaciel rodziny, pan Lane, zmarł z wycieńczenia. Do obozowiska podróżnych co noc podkradali się Indianie. Ojciec Olive i pozostali mężczyźni zmuszeni byli czuwać z bronią w ręku do porannych godzin. W dalszej części podróży mieli straszne, opuszczone przez Meksykan miasta widma. W nielicznych zamieszkałych osadach ludzie żyli w ciągłym strachu przed atakami Apaczów. Kolejne rodziny odłączały się od Oatmanów, niechętne do kontynuowania niebezpiecznej podróży. W końcu rodzina Olive została na trasie zupełnie sama. Nie chcieli się zatrzymać na dłużej w lokalnych osadach, bo uważali, że tam, prędzej czy później, grozi im śmierć z głodu lub rąk Indian. Ich jedyną szansą było kontynuowanie podróży na zachód, a ta prowadziła teraz
przez bezludne ziemie, góry i pustynię. To właśnie tam, na tym dzikim odludziu, Oatmanowie zostali zaatakowani przez Indian. Rodzice Olive i czwórka jej rodzeństwa zginęli od ciosów maczugą. 15-letni Lorenzo otrzymał kilka ciosów w głowę, po których osunął się na ziemię. Olive zapamiętała, że leżał twarzą do ziemi, a z jego uszu i ust płynęła krew. Wtedy jeszcze nie wiedziała, że jej brat nie umarł, lecz tylko stracił przytomność. Ponownie miała go zobaczyć, dopiero 5 lat później. Indianie obrabowali wóz Oatmana i wzięli do niewoli Olive i jej młodszą siostrę Marian. Jeszcze stojąc nad zwłokami rodziców, Olive błagała swoich oprawców o śmierć, ale to wywołało u nich tylko szyderczy śmiech. Zaraz po masakrze urządzili oni ucztę ze zrabowanego jedzenia. Próbowali też, oczywiście bezskutecznie, namówić do jedzenia przerażone siostry. Potem odebrali dziewczynom buty i nakrycia głowy i opuścili miejsce masakry, uprowadzając Olive i Marian. Dziewczyny zostały niewolnicami Indian z plemienia Yavapai. Zamieszkały w indiańskiej wiosce w górach Hakela w dzisiejszej południowej Arizonie. Tam bito je, głodzono i wykorzystywano do wszelkich prac fizycznych. Olive później wspominała, że mężczyźni tego plemienia w ogóle bardzo źle traktowali nawet swoje kobiety. Bili je, nie pozwalali jeść mięsa, a trudno było inne pożywienie na tych pustynnych terenach. Poniżane i praktycznie głodzone kobiety Yavapai wyżywały się potem na swoich niewolnicach. Olive i Marian żyły na krawędzi śmierci głodowej i załamania psychicznego. Po kilku miesiącach stosunek Indian do sióstr Oatman zmienił się nieco na lepsze. Dziewczyny stopniowo przyswoiły język swoich oprawców i mogły z nimi w miarę swobodnie rozmawiać. Indianie wypytywali je o wszystko. Byli bardzo ciekawi, jak wyglądało przedtem życie dziewczyn. Ilu było na świecie białych ludzi, a ilu wśród nich Amerykanos. Tego ostatniego terminu nauczyli się od zamieszkujących wcześniej te ziemie Meksykanów. Nie wszystkie odpowiedzi im się podobały. Kiedy Olive podała im przybliżoną liczbę białych ludzi żyjących na całym świecie, słuchający jej mężczyźni bardzo się rozzłościli i zarzucili jej kłamstwo. To niemożliwe, żeby białych było aż tak wiele. Olive twierdziła, że Indianie zaczęli ją traktować lepiej, gdy zauważyli, że wszystkie upokorzenia znosiła z godnością, bez uskarżania się. Mieli oni traktować z pogardą ludzi, którzy narzekali na swoje cierpienia. O takich ludziach mówili, że nie nadają się do życia. Raz w roku wioskę, w której mieszkały siostry Oatman, odwiedzali Indianie z żyjącego 300 mil na północny zachód plemienia Mojave. Było to jedyne plemię, z którym Indianie Yavapai utrzymywali w miarę przyjazne kontakty. Wizyty te miały charakter handlowy. Mojave przynosili ze sobą warzywa i zboża, które wymieniali na skóry zwierząt upolowanych przez Yavapai. Zbliżała się kolejna taka wizyta. Marian podsłuchała, że mężczyźni planują oddać białe niewolnice w ręce Mojave w zamian za świeże warzywa. I rzeczywiście doszło do tej transakcji, kiedy w marcu 1852 roku do wioski przybyła niewielka grupa z plemienia Mojave. Wśród nich była nastoletnia córka wodza Mojave, Topeka.
to Pekka dopilnowała, aby białe dziewczyny trafiły pod jej opiekę. Teraz czekał je trudny, ponad 300-milowy marsz do osady Mojave. Jedynym pocieszeniem dla Olive i jej siostry był fakt, że córka wodza zdawała się darzyć je współczuciem, a nawet sympatią. Olive opisała to Pekkę jako miłą, energiczną i wesołą dziewczynę w wieku około 17 lat. Mimo, że była córką samego wodza, szła pieszo wraz ze swoimi niewolnicami. Tymczasem silni i zdrowi mężczyźni z jej plemienia przemierzyli całą trasę na koniach. Od tej pory los sióstr Oatman znacznie się odmienił. Indianie z plemienia Mojave żyli w lepszych warunkach niż ci z plemienia Yavapai. Byli też, zdaniem Olive, bardziej inteligentni i okrzesani. Nowa osada leżała w malowniczej i żyznej dolinie rzeki Colorado. Mojave uprawiali tu pszenicę, kukurydzę, melony i niektóre warzywa. Ze wspomnień Olive, spisanych przez pastora Stratona w 1857 roku, wynika, że i tutaj siostry Oatman traktowane były jak niewolnice. Wykorzystywano je do prac fizycznych, takich jak przynoszenie wody czy drewna na opał. Bito je i głodzono. Dziewczęta stale też podejrzewano o próby ucieczki. Jest jednak wiele drobnych rozbieżności pomiędzy spisaną wersją wspomnień Olive a tym, co dziewczyna opowiadała podczas publicznych wykładów już po uwolnieniu się z indiańskiej niewoli. Pastor przedstawiał Indian jako prymitywnych dzikusów, pałających nienawiścią do białej rasy. Olive tymczasem uważała się za osobę zasymilowaną z plemieniem Mojave. Pewnego dnia obie siostry zostały przywołane przez żonę wodza. To właśnie wtedy otrzymały charakterystyczny niebieski tatuaż na brodzie i ramionach. W internecie możecie znaleźć słynne zdjęcia Olive Oatman, już jako wolnej kobiety, z tatuażem, który na zawsze miał zdradzać jej przeszłość. W kulturze Mojave tatuaże miały być rodzajem przepustki do krainy zmarłych po śmierci. Posiadali je zarówno mężczyźni, jak i kobiety z tego plemienia. Tatuażysta nakuwał skórę kolcem kaktusa, następnie malował długie linie kolcem zamoczonym w soku roślinnym i zmieszanym z niebieskim proszkiem, który uzyskiwano z nadrzecznych kamieni. Olive podkreślała, że zarówno córka wodza, jak i jego żona, Espaneo, nigdy nie traktowały jej źle. Kiedy Mary Ann zachorowała z niedożywienia, Espaneo podobno przyszła ją odwiedzić i rozpłakała się nad posłaniem umierającej dziewczynki. Mary Ann umarła otoczona przez grupkę Indian, którzy obserwowali ostatnie minuty jej życia. Olive bardzo przeżyła śmierć siostry. Popadła w apatię, miała samobójcze myśli. Przestała też jeść i pewnie podzieliłaby los siostry, gdyby nie pomoc Espaneo, która specjalnie dla niej zaczęła przygotowywać pożywne posiłki z kukurydzy. Ten gest miał tym większe znaczenie, że w osadzie panował wówczas okres wielkiego głodu. Tatuaże, które otrzymała Olive, sugerują, że dziewczyna została zaakceptowana przez Indian jako jedna z nich. Kobiety z plemienia Mojave tatuowano w okresie dojrzewania. Można powiedzieć, że w ten sposób znakowano dziewczyny gotowe do wyjścia za mąż. To rodzi intrygujące pytanie, czy Olive Oatman została wydana za mąż za któregoś z Indian.
W późniejszych latach sama Olive wielokrotnie stanowczo temu zaprzeczała. Musimy jednak pamiętać, że w jej czasach, w realiach XIX-wiecznej Ameryki, sama myśl, że biała chrześcijanka mogła mieć kontakty seksualne z dzikimi, napawała ludzi wstrętem. Po powrocie do swojego dawnego środowiska, środowiska konserwatywnych chrześcijan, Olive nie miała wyboru, jak tylko zaprzeczać wszelkim plotkom na temat jej czystości. Wieloletnia przyjaciółka Olive, Susan Thompson, wyznała po latach, że Olive po powrocie do białych była przygnębiona, ponieważ w wiosce Mojave pozostawiła męża i dwoje dzieci. Olive Oatman mieszkała z Indianami do 19 roku życia. W lutym 1856 roku w wiosce zjawił się niespodziewanie posłaniec z Fort Yuma z żądaniem natychmiastowego wydania białej dziewczyny. Fort Yuma był fortyfikacją zbudowaną przez Amerykanów pod koniec wojny z Meksykiem. Do stacjonującego tam wojska zaczęły docierać pogłoski o białej kobiecie żyjącej z Indianami w oddalonej o około 80 mil wiosce Mojave. Indianie urządzili 3-dniową naradę, w trakcie której ważyły się dalsze losy Olive. Część mieszkańców wioski nie chciała wydać Olive białym, inni obawiali się konfliktu z Amerykanami. Ci pierwsi próbowali przekonać posłańca, że Olive nie jest biała. Pomalowali nawet jej ciało specjalnymi barwnikami, aby ukryć prawdziwy kolor jej skóry. W tym czasie Olive nie nosiła już zachodnich ubrań. Chodziła boso, a jej jedynym okryciem była tradycyjna krótka spódnica wykonana z kory drzewa. Ostatecznie obawy przed atakiem ze strony amerykańskiej armii przeważyły szalę i dziewczynę wypuszczono. Olive dotarła do Fort Yuma po 20 dniach, eskortowana przez Indian. Dziewczynę przebrano w suknię pożyczoną od żony jednego z oficerów. Następnie powitał ją dowódca fortu i radosny tłum Amerykanów oczekujących jej powrotu z niewoli. Olive dowiedziała się wkrótce, że jej brat Lorenzo żyje, że nigdy nie przestał szukać swoich sióstr. Po kilku dniach doszło do ich spotkania. Brat i siostra nie widzieli się od 5 lat. W tym Olive była przeświadczona, że Lorenzo nie żyje. To było dziwne spotkanie. Olive i Lorenzo patrzyli na siebie przez godzinę w kompletnej ciszy. Chłopak nie poznawał w siedzącej naprzeciwko niego kobiecie swojej siostry. Tak bardzo była odmieniona. Lorenzo Oatman cudem przeżył atak. Pobitego chłopca znalazło 2 mężczyzn z plemienia Pima. Dzięki ich pomocy Lorenzo dostał się do Fort Yuma. W kolejnych miesiącach i latach chłopak jeździł po całej Kalifornii, prosząc tamtejsze lokalne władze o pomoc w odnalezieniu jego sióstr. Olive początkowo zamieszkała z bratem. Razem opowiedzieli swoją historię pastorowi Strattonowi, który spisał ją i opublikował. W ramach promocji książki Olive jeździła z pastorem po całych Stanach, dając wykłady na temat życia Indian. Na jednym z takich wykładów poznała Johna Fairchilda, zamożnego hodowcę bydła, który również stracił rodzinę z rąk Indian. W 1865 roku para pobrała się. Co ciekawe, pastor, który w swojej książce usilnie forsował własną wersję losów Olive, nie został przez nią zaproszony na ślub.
Olive i John zamieszkali w Teksasie. Nie mieli własnych dzieci, ale adoptowali małą dziewczynkę. Olive do końca życia miał towarzyszyć smutek. Niektórzy badacze za powód podają to, że dziewczyna zostawiła w indiańskiej wiosce swoją dwójkę dzieci. Jedno z nich miało w późniejszych latach wielokrotnie odwiedzać Fort Yuma, być może w nadziei zobaczenia swojej matki. Inni tłumaczą przygnębienie Olive syndromem sztokholmskim, szczególnym rodzajem więzi, jaki ofiara porwania odczuwa ze swoimi prześladowcami. Słuchaliście podcastu Mrok autorstwa Marty Kłos.